mistrz makijażu, make-up, global make-up artist, żeby nie było global, proszę Państwa. Modelka jest z nami również fantastyczna, Aleksandra Zakrzewska. I chcemy porozmawiać o tym, jak chcielibyśmy wyglądać ładnie, świeżo, zabłysnąć wśród tych twarz. Tak, przede wszystkim makijaż jest to teraz uwaga. Odrobina różu, jakiego typowo różowego, takiej barwy nabieram i zobacz, to też technika, którą przywiozłem z Fashion Weeku w Nowym Jorku, czyli na zasadzie takiego lekkiego tapowania, tylko subtelnie musnąć, żeby lekko jakiś specyficzny pędzelek do takiego tapowania, do pudru. I zobacz, że ja nie używam pudru, bo puder absolutnie stawiamy na drugi, w ogóle trzeci, czwarty, zapomniany. Czyli tylko podkład tylko i podkład. Bez pudru. Dokładnie, nawet tutaj nie przypudruję, żeby pokazać różnicę, tak, że ten róż jest. Pięknie. Bo jeszcze chcę pokazać dwa elementy. Kolejny element, czyli wracam z powrotem do rozświetlacza powieka. Co zrobić na powiekach? Rzęsy mam wytuszowane, bo kobiety zazwyczaj noszą jednak tusz. Zresztą ja uważam, że tusz jest fenomenalny. Opuszka palca, zamykam oczko i teraz delikatnie ten sam rozświetlacz i wychodzimy na zasadzie na zewnątrz. Jeżeli zdarzy się, że mamy rozświetlacz w innym kolorze, możemy też go nałożyć na powiekę. Lub jeżeli mamy paletę i jest cień, który ma drobinki, często Pani mówi, ja go nie użyję. Owszem, można użyć. Moja technika na mokrą. Mgiełka. Nabieram, zamienia się w pasę. Zobacz, co się dzieje. Od razu. Zamykamy. Tak. Paweł, ja w ogóle jestem zahipnotyzowana. Jak Ty to robisz, to jest tak, jakbyś czarował. Tak, i można wyczarować przepiękny ruch, podkreślić urodę. Oczy iskrzą, tęczówka iskrzy. Natomiast usta, ostatni krzyk na wielkie wyjście, lekka pomadka. W ogóle nazwa Cosmic Crystal. Czyli idealnie. Tutaj, tak, zobacz. Kosmiczny blask, ale jak pięknie. Tak jakby naturalny kolor, ale jednak ożywiony. Tak, nasyca czerwień barwową ust, czyli wzmacnia odrobinę. Żadnej kreski. Do środka oka, na zewnątrz, nic z tych rzeczy, wytuszowane rzęsy, podkład jest podstawa, no i wcześniej wypielęgnowana skóra. Baza rozświetlająca? Warto. Warto. Tylko baza, która daje efekt mokrej skóry, też nie z drobinkami. Czyli wyciągamy ten efekt takiej pielęgnacji, takiego nasycenia, świeżości, takiej młodej, pięknej cery. Myślę, że nasi widzowie, nasze widzki mogą sobie myśleć, że ja łatwo... Troszeczkę tutaj gdzieś pociera, żeby dodać tego blasku. I mamy to. 5 minut, nie więcej. Gwiezdny pył, gwiezdna dziewczyna, ale wyglądasz obłędnie. I to naprawdę się wydarzyło w kilka miejsc. Listy działają bardzo szybko i niezwykle zwinnie, więc polecam. Takie makijaże jestem pewna. Tego Ci życzę. Dziękuję, Paweł. Czekam na nasze kolejne spotkanie z takimi fantastycznymi osobami.